Czy mieszkania w Polsce są tanie? Wygląda na to, że tak. Okazuje się, że na przestrzeni kilkunastu lat nigdy tak tanio nie było. Ceny nieruchomości co prawda rosną, ale rosną również wynagrodzenia. Najtaniej było niby w 2013 roku, ale tak naprawdę zobacz sobie te dwa artykuły na Bezprawniku, gdzie autor analizuje ceny mieszkań w odniesieniu do średniego wynagrodzenia brutto, ale również do minimalnego. I okazuje się, że te mieszkania naprawdę są teraz tanie. Chociaż druga strona medalu jest taka, że wiele osób nadal na nie nie stać. A Ty co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu. A jeśli Ciebie stać na mieszkanie, to zobacz te dwa artykuły i weź je pod uwagę. Interesujesz się nieruchomościami? Obserwuj po więcej.